Siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina, tak, moi drodzy, z Wiedźmina. Czekajcie. Skończyliśmy na tym, że spotkaliśmy się z Wesemirem, co by upolować gryfa, który nęka tutaj mieszkańców. W nagrodę ma nam dowódca Nefgarczyków podać to, gdzie znajduje się nasza kochana Yennefer. Mamy się udać teraz do Wesemira, wspólnie wyrobimy wypad. Mamy już niezbędne informacje o gryfie, który nam podał Mysław, oraz mamy zioło, którym możemy się tutaj posłużyć, które do zielarka nam dała, więc jest dobrze. Mamy wszystko. Ekwipunek. W ekwipunku mamy właśnie, to jest grom. Stworzyliśmy grom, który nam się przyda do pokonania gryfa, ale wy jeszcze prosiliście mnie o to, aby pogłośnić, tak, moi drodzy, żeby pogłośnić. Alchemią się jeszcze dzisiaj nie będziemy zajmowali, ale chcieliście, aby pogłośnić Znowu ta pętla. dźwięk, więc oczywiście dźwięk z gry, więc to też jeszcze tutaj uczynimy. Sterowania dźwięku i zrobimy na razie może o jeden stopień i zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziemy metodą prób i błędów to tutaj Całe ustalali. ziarno nam zabrali. Powinno być już zdecydowanie lepiej. Dobra, mamy Wesemira, mamy 126 metrów tam. Ja myślę, że na spokojnie to tutaj opanujemy. Co to tutaj jest kupiec? Nie, kupca na razie tutaj mamy za słabe. Tutaj jeszcze umiejętności, pieniędzy za mało, żeby to wszystko tutaj się zgadzało. Dobra, a my lecimy na Szczecin. Misje poboczne dzisiaj sobie zostawimy w spokoju. Polecimy tylko i wyłącznie wątek główny. O, jest Wesemir, coś tutaj znalazł chyba. Rzeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. No to się będzie działo. Za chwilę. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar. Czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. No, wojna, wojna. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? A, może. Może w towarzystwie. No, leci. Ale bydle. Musi być gdzieś niedaleko. Chodź, przywitamy się. Czekaj. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Wiedźmin z kuszą? To nie wbrew tradycji? Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Jazda! Tak jest, ule bestia. Dobra, mamy srebrny. Ten grom to nie wiem po co jest. Używając wciśnij, aby ją wybrać. Dobra, mamy kuszę. I strzelamy. Będzie pikować. Ale jak ten... Kurwa, jak tą kuszę?
tak to nie. 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 Nie, no co myśmy zrobili? Najlepszego. Nie wiem, jak kuszę wybrać, no. Dalej nie mam tych kuszy, no. Czekaj. Broń latająca pociskami. Wybierz E. No i zginęliśmy, no. No, no bo co? Nie, no nie wiem jak... Nie wiem jak tą kuszy użyć. A to jest niezbędne z tego co się można domyśleć. Dobra, tego tutaj nie będziemy. Przywitam. Czekaj. No kuszę mam, dobra. Wygrałem w kart. Wiedźmin z kuszą? To nie wbrew tradycji. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Chyba, że E mamy mieć trzymać. Zaznacz kuszę używaj i wciśnij, aby ją wybrać. Kusza wciśnij, a środkowy, kurde, no to. Dobra. Dobra, już wiem o co chodzi. Kurde. No co za dziad. No nie, no tak to zginiemy. Zginiemy. No nie kroi się to, ale już wiemy o co chodzi, więc... Kusza, tu podstawą jest kusza. Chyba, że to wszystko trzeba tutaj przelecieć, ale to będzie szybko. Sorry za ścinki. Ale to lecimy tutaj szybko. Tak, jest kusza, dobra. No dawaj tą kuszę. No teraz. No dawaj. Kurde, no co za... Nie no, kurwa mać. Nie. Nie wiem po co jest ten grom. Nie mamy żadnych tych, no wiecie, to... No teraz go musimy ubić. Będzie leciał. No ale tak gonić to nie będziemy go, no. Nie no, kurwa jego mać. Nie dam rady, no. Nie wiem o co biega w ogóle. Nie mam żarcia, nie mam nic do odnawiania energii. Wiedźmin z kuszą? To nie wbrew tradycji? Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Nie wiem, co jest z tym grą, wiecie, no. Nie spamiętałem tego. Teraz jak leci, to będzie trzeba go puścić. No i znowu mnie zdzielił dwa razy. Cholerny gamoń, zasrany pedał. Mm-hmm.
to już mnie nie ma. Nie mam nic, co by tutaj szło. Także trzeba ubijać, no tylko że teraz już nie mam energii, nie? No dobra. Tak go trzeba bić. Ale on jest dziarski. Nie daj mu uciec! Nie dam mu uciec, ale go... Nie no, poleciał gdzieś, kurde. Uciekł gdzieś. Czekajcie, no. Nie mam żadnych... O, tu jest mięso. Co to jest? Przedmiot magiczny, jadalne to jest. Regeneruje żywotność, widzisz. Ale co, nie mogę tego użyć. Mam jedną tylko. Nie. Regeneruje żywotność 25 sekund, a to 10 sekund, 5 sekund. To czekajcie, zrobimy to tak. Jak on uciekł, to zrobimy jedno mięsko, drugie mięsko. Dobra, to wiem. Żyj to jeszcze dalej. 17 minut? O Jezus. No, ale teraz już wiemy, jak go pokonać, więc nie powinno być problemów. Patrząc na Wiedźmina, to mi pokazuje tu. No, ale... Tam jest chyba na tym młynie. Coś tam widzę. Chyba tam jest. Tam. Nie wiem. No nic, ważne, żebym wątrobę wilka. Wilki są ważnym elementem, jak widać, ekosystemu w Wiedźminie, bo to jedno z... O! Gdzie on jest? Jest ranny. Macie jakieś porady dla mnie? Dawajcie śmiało. No chodź tu, pikuj. Nie. Dawaj. No. Trochę żeśmy go poszarpali. Dawaj go. On jest mało odporny na ogień, na kłyn. Nie. Dobra, jest nasz. Tak jest. Kłynem go. Big sama. Tak jest, poszedł. Co ważne, to była ta kusza, no. Żeśmy trochę zlamiliśmy. Bestia z Białego Sadu opanowana. Nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Człowiek uczy się całe życie. No dokładnie. Ale nie Wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. No to idziemy do czarnych. Bierzmy łeb. Coś jest. Mamy nasycony pył.
pióra gryfa, mutagen, o! I przedmiot fabularny, no to wiadomo, jest nasze trofeum ważne. Zbierz składnik dmuchawca i tu jeszcze coś jest? Nic już nie ma? Nic no fajnego ci powiem ten nie zostawił, no. Aha, tak w ogóle to sorry za mój głos, ale choróbsko mnie dopadło. No ale coś trzeba robić, nie? Czekaj, bo łeb jest tu. Wziąłem ja ten... Nie, tu jest. Telefon z gryfa. Mamy. A, skalp. Piękna ta gra jest. Naprawdę jest genialna. 384 metry mamy tu trofeum. Zobaczcie, tutaj widać łeb tego gryfa na dole. Zarąbiście. No i jedź, ciśniemy. Galopem. Nie ma czasu. Dzisiaj tylko wątek fabularny, moi drodzy. Pół godziny wątku fabularnego, wiem, że to jest nic. Odcinku z Wiedźmina będziemy go chyba grali przez wieki wieków, amen. No nie, tu to wiem, co tu jest nieprzyjemnie. To miejsce mocy. Zaraz będziemy sobie musieli też punkty przyznać. Tu już byłem, tutaj nic nie ma za bardzo właśnie. Tutaj ciśniemy. Już jesteśmy niedaleko. Pamiętamy, tędy żeśmy już też biegali. Już jesteśmy niedaleko, tu były te wilki, więc wiemy, gdzie jesteśmy. Tu już nie ma, to żeśmy te skarby wszystkie tutaj wytukli. No, my już jesteśmy na miejscu. Tak jest. Jesteśmy na miejscu. Okej, obej. No dawaj. Tutaj. Nie! Gdzie tam chodzisz, chłopcze? Lecimy. Co to jest do cholery? Żyto? Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, na bogi, nie! Czego? Wywiązałem się z umowy, teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz, weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Nie bierzemy. Bierzemy czy nie bierzemy? Nie bierzemy. Dostępne punkty mamy później. O, tego tam biją. Wa. No nic, no to będziemy musieli do Wyzimy uciekać. Idziemy tylko stąd. Zadanie zakończone. Dobra. Tu jest znak. Czekajcie. Zaraz sobie przyznamy punkty. No bo my mamy gdzie i uderzyć. Czekajcie, my mamy tu. A, tutaj, dobra. No to tu możemy. Po co tyle drążyć, jak można szybko skoczyć? O, zachód ładnie wygląda. Zobaczmy jeszcze teraz tak. Punkty. Mutageny możesz w odpowiednich polach, aby otrzymać premię od cech postaci. A mamy chyba jeden mutagen, nie?
Przepraszam. Żywotność plus 50. No to ja biorę. Mamy żywotność plus 50. No. Mamy, widzicie. Ha, ha, ha. Jeżeli dana umiejętność ma inny kolor niż sąsiadujący z nią mutagen, za taką umiejętność nie otrzymujesz premii. Nie wpływa ona jednak na premię, którą zyskałeś, umieszczając obok siebie mutagen umiejscowiony w tym samym kolorze. Im więcej aktywnych umiejętności tego samego koloru co mutagen, tym większa premia. Każda kolejna sąsiadująca umiejętność tego samego koloru, większa premia o 100. Ona może również służyć do przygotowania silnych wywarów mutagennych. Straciliśmy tą premię, ponieważ mamy, powinniśmy coś tutaj, a mamy poziom trzeci, więc możemy coś tutaj z tego, to jest alchemia. Wyważenie mikstur umożliwia i picie podstawowych eliksirów wiedźmińskich, to by było dobre. Ja bym to wziął. A ja mam tutaj jeden punkt, nie. No to bym wziął. Aha, to teraz to jest tu. Tak to jest, dobra. Przygotowanie olejów. Umożliwia wytworzenie olejów, które nakłada się na ostrze miecza. Umożliwia wytwarzanie petard, które są pociskami miotanymi przeciwników. To jest zajebiste. Mutacja i próba traf. Ja bym najpierw to poszedł. Uważenie mikstur. Zwiększa tolerancję na eliksir o 1%. Olej. No, bo to tak jest. Dawaj to. Zrobimy to. Tu nie mamy tego punkciku, ale zrobimy jeszcze, że drugi to potrzebujemy 8 poziom. Może olej nałożony na ostrze powoduje, że przy każdym trafieniu istnieje minimum 3% szans na zatrucie przeciwnika. Szansa się tym większa, im wyższy poziom ma użyty olej. Jest to głupie. O, to jest dobre. Każda znana receptura alchemiczna z poziomu zwiększa tolerancję na eliksiry. Nie, to zrobimy. I to zrobimy drugie. Już mamy żywotność plus 150. I mamy jeszcze punkt. Co, czy nie? Chyba tak, bo trzeci poziom to 3 punkty, nie? Brak punktów. No dobra, ale mamy plus żywotność, mamy sporą. Żywotność mamy sporą. Tarcza ochronna, magiczna pułapka. Wpływa na umysł przeciwników, to też jest dobre. Akcji, no. Dobra, 40 metrów nam zostało do tego, aby opuścić. Mamy w karczmie Wesimir, przypominam. Yennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Co to za jedni? Patrioci piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Ciekawe. Się nie będzie mieszał. Co się stało z tarczą? Zdjęłam.
zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że i temerzy walczą ze sobą. Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę. Wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony. Że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Zostaw mnie! O! Będzie action. Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. To walka. Nie odpuszczaj! Co jest, co jest? Czekaj, kurde. Wszyscy. Wow. Nice. Oczywiście to był skrypt, ale ładny. Ładny skrypcik. O wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. No nie jesteśmy tu mile widziani w Białym Sadzie. Na szczęście uciekamy do Wizimy. O-o. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Nie mów, że to jest Yennefer. Tak, to jest ona. Ale co ona tu robi? Wymówki, wymówki. Całe te. I Yennefer? Ale jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz... Cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Niezła jest. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, a jak? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mnie mam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. O, o, wezimia. Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Widać, że zakochany. Kusząca propozycja, ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrejs. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. Ciekawe, co zaoferował ci w zamian. Mało jest rzeczy, a jeszcze mniej ludzi, dla których byłabyś gotowa poświęcić swoją niezależność. Im szybciej wyruszymy, tym szybciej się dowiesz.
A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Kermoren. Poza tym mam co robić. Kermoren. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. No, żeby go ta miłość nie zgubiła. Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Co i się tak śpieszy? 150 punktów doświadczenia, całkiem fajnie. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? O-o! Galo! Już! Co to jest? Co to ma być, kurna? No się pewnie będzie w miarę postępu oczywiście wyjaśniało, na razie to jest troszeczkę chaotyczne. Ale fabuła na pewno jest mocną stroną tej gry, więc z przyjemnością ją ukończymy. Będzie to maraton, ale z mojej strony na pewno ukończony. I dup most. No i ciul po nich. No dobra. Audiencji. No moi drodzy, co dalej? W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Tak, moi drodzy. Dzięki komendantowi Nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer... Tutaj będziemy kończyć. Zobaczymy ładowanie. Zobaczcie, na PC-cie to wszystko szybko śmiga. Stolica okupowanej Temerii. Tak, tu go będą myć. I niechaj go myją. Niech go umyją porządnie. No idzie jakiś jeszcze ludek. Zobaczymy, co jeszcze ma do powiedzenia. Może być. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kledwyn, proszę wasz mość ogolić baczki na pół cala. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. Nie no, Geralt bez brody będzie, no, no, no. A także odpowiedzieć na parę pytań. Co to za faga? Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle.
Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem Geralt Rif. Miejsce urodzenia nieznane. Rodzice nieznani. Wiek nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavaletów. Losów dowódcy obrony Ariana. Kurde, nie pamiętam. Poltest kazał mi oczyścić drogę. Chłopak się nawinął. Zabicie dziedzica Lavalet nie zrobiło na tobie wrażenia? W sumie, skoro zwą cię zabójcą królów, to jakie znaczenie ma byle baron? Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolice Vergen. Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. Zabrałem się razem z Jorvetem, przywódcą komanda Skoyatel. Zabójca potworów i zabójca ludzi. Ciekawe zawierasz sojusze. Aha. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie. Niesławny szczyt w Lochmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Bo możni uwięzili Triss Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to, przy okazji doprowadzając do tego, że Radovid ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech waszmość siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego, co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. Tak, to dawna znajoma. Na tyle daleka, że nie było mi jej żal. I na tyle bliska, żebym wiedział, że sobie zasłużyła. Wydaje mu się, że jako jedyny wie, co jest dobre, a co złe. I że daje mu to prawo wymierzać sprawiedliwość. Tak cię opisał twój druh, Leto z Gulety. Całkiem trafnie. Mój druh, a wasz agent. Cóż, racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów. Nawet z Wiedźminami. Ten alians już się zakończył. Nieodwołalnie. Zabiłem Leto w Lochmuin. Takie doszły nas słuchy. Dobrze się stało. Oszczędziłeś naszym agentom roboty, mokrej i trudnej. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc., etc. I jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Geralt. I udanej audiencji. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru te szaty. A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu. U praczki. Dostaniecie je po audiencji. Czyste i nakrochmalone. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju.
Nowe zadanie, audiencja, mamy wybrać strój, mamy już 40 minut na liczniku, więc to zrobimy w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę, to daje, motywuje. Komentarz też mile widziany. Dzięki, trzymajcie się, czołem.